Witam serdecznie. Dzisiaj poznamy kolejne bardzo cenne drzewo lecznicze o wielkim potencjale przeciwnowotworowym i takim, który bardzo korzystnie wpływa na pracę układu pokarmowego. Dzisiaj będzie o wiązie. Za chwilę pokażę, jak to drzewo wygląda i co można z niego pozbierać. Wiąz jest kojarzony głównie ze swojej kory. W handlu mamy bardzo wiele właśnie wyciągów na bazie kory, czy też gotowych ekstraktów. No a tymczasem tak naprawdę nie tylko kora, ale też gałązki, liście, no i teraz pączki liściowe czy kwiatowe również bardzo świetnie nadawają się do wszelkich rodzajów kuracji. No i tutaj mamy właśnie jednego takiego osobnika, którego za chwilę pokażę, jak wygląda. Oczywiście zimą jest dosyć ciężko w ogóle rozpoznawać drzewa, dlatego że liści nie ma, ale w tym mogą być nam pomocne pączki. Tutaj widzimy, że mamy jakieś liście, więc te liście mogą nam dać informację o tym, jakie to jest drzewo. I tutaj właśnie mamy charakterystyczne liście, które są typowe dla wiązu. Są dosyć podobne do liści grabu, są powycinane, jakby piłkowane, podwójnie piłkowane. Widzimy, że ten liść jest niesymetryczny, u dołu jest jakby krótszy. No i tutaj taki charakterystyczny, jakby ostry ogonek. Także tak wyglądają liście wiązu. Można czasem pomylić z grabem, bo do grabu są nawet podobne, z tym, że grab nie ma tutaj właśnie tej takiej ostrej symetrii zaznaczonej. Teraz przejdziemy bliżej do drzewa. Jak widzimy, wiąz lubi bardziej też takie tereny mokre. Bardzo często jest w towarzystwie olchy. Może tam być też również jesion. I teraz pokażę... Właśnie w ogóle cieszę się, że go znalazłam, bo ja tak naprawdę to drzewo już dawno, dawno szukałam. A tymczasem w tym roku pierwszy raz tak naprawdę dostrzegłam ten cenny surowiec. I tak jak powiedziałam, gałązki możemy pozyskiwać. Oczywiście zawsze wszystko z rozwagą, nie niszczymy drzewa, z poszanowaniem, wiadomo, praw natury, jak to zawsze bywa. I teraz muszę uważać. I tutaj właśnie chcę pokazać właśnie z bliska, żeby pokazać Państwu te pączki, bo mamy zarówno pączki tutaj kwiatowe i liściowe, które możemy zbierać. I zaraz je z bliska pokażę. Tak, i teraz pokażę właśnie, o co mi tutaj chodzi. Tak wyglądają z bliska pączki wiązu. Te grubsze takie, które już widzimy, że się rozwierają, to są pączki kwiatowe. One już zaczynają powoli kwitnienie. A te takie, które są u szczytu, bardziej takie zaostrzone, to są pączki liściowe. A te, które się rozbijają, są bardziej owalne, takie grubsze, to są pączki kwiatowe. Zarówno pączki kwiatowe, jak i liściowe są zasobne w śluzy, kwasy fenolowe, takie jak kwas ferulowy, galusowy. Zawierają również trójterpeny i, co ważne, proantocyanidyny, również takie substancje silnie przeciwzapalne. I teraz tak, jak powiedziałam, możemy o tej porze zbierać te pączki kwiatowe i pączki liściowe. I z nich możemy robić maceraty na zimno, że zalewamy rozdrobnione wcześniej pączki wodą przegotowaną, letnią, w proporcji 1 do 20. W sumie najlepiej by było, jakby ta woda, którą zalewamy ten surowiec, była taką solą fizjologiczną, taką solanką, albo moglibyśmy również tutaj zastosować płyn Ringera również do ekstrakcji. Jakie właściwości w ogóle posiadają te pączki, nie tylko pączki, ale gałązki i liście, ale również i kora. To, co powiedziałam na początku, wykazuje silne działanie przeciwzapalne. Z pączków, tak jak mówiłam, możemy zrobić maceraty, możemy również zrobić napar. I tutaj łyżka drobno rozdrobnionych tych pączków zalewamy po prostu szklanką wrzątku i przyjmujemy tak naprawdę taki napar łyżkami 3-4 razy w ciągu dnia. Wyciągi z pączków będą miały działanie przeciwzapalne i takie regenerujące, osłaniające, ze względu na to, że zawierają te śluzy. I to się nam przyda w przypadku chorób, gdy mamy stany zapalne w układzie pokarmowym, gdy mamy chorobę wrzodową, gdy żołądek jest osłabiony i te śluzy będą nam
regenerowały uszkodzoną śluzówkę. Nie tylko śluzówkę w układzie pokarmowym, ale również gdy mamy stany zapalne w układzie oddechowym. Cierpimy na chroniczną chrypkę, mamy stany zapalne krtani, gardła, to tutaj te wyciągi wodne można by wykorzystywać do płukania gardła, ale również do tego, żeby przyjmować te wyciągi doustnie. Wyciągi tutaj z tych pączków, ale również odwary z kory czy gałązek sprawdzą się u pacjentów, którzy cierpią na chorobę leśniewskiego krona, czy też wrzodziejące jelito grube, z tego względu, tak jak powiedziałam, że działa silnie przeciwzapalnie i działa osłaniająco i regenerująco, więc ci pacjenci powinni o tym pamiętać. Nie tylko ci pacjenci, bo też sprawdzi się świetnie w przypadku chorób ginekologicznych. Gdy mamy na przykład zespół policystycznych jajników, albo gdyby była endometrioza, czy też stany zapalne macicy jajników, również się sprawdzi. Ma działanie antyandrogenne, wyciągi z pączków będą blokowały tutaj działanie hormonów męskich, będą one miały te wyciągi działanie estrogenne, także również u pań się sprawdzi w przypadku przekwitania, ale również w terapii schorzeń układu moczowego, w przeroście gruczołu krokowego, gdy są jakieś problemy z oddawaniem moczu, gdy jest ten mocz przerywany, albo gdy też jest problem z utrzymaniem moczu, również by się tutaj te wyciągi mogły sprawdzić. Nie tylko wyciągi wodne, bo tak naprawdę z pączków możemy zrobić też wyciągi alkoholowo-glicerynowe. Glicerynę 50% mieszamy w proporcji 1:1 z alkoholem o mocy 35-40% i takim rozpuszczalnikiem w proporcji 1:10 zalewamy nasze rozdrobnione pączki i takie wyciągi po oczywiście 14 dniach możemy przyjmować po łyżeczce w odrobinie wody 3-4 razy w ciągu dnia, gdy są właśnie stany zapalne w układzie moczowym, układzie rozrodczym, w układzie pokarmowym i tak jak powiedziałam, drzewo o potencjale przeciwnowotworowym. Tutaj głównie wyciągi alkoholowe się sprawdzą z gałązek, ze kory i żeby mieć ten efekt przeciwnowotworowy, to musimy wykorzystać alkohol przynajmniej 70%. Tak naprawdę powyżej 70% powinien mieć ten alkohol, czyli alkohol 75% i wzwyż. Przyda nam się tutaj, żeby zrobić sobie ekstrakty na świeżo ze gałązek, czy też z tej kory, z tego wiązu i to później przyjmujemy po łyżeczce 3-4 razy dziennie. Surowiec bardzo cenny, sprawdzi się nam w naprawdę wielu poważnych schorzeniach. Tak jak powiedziałam, gdyby była choroba wrzodziejąca jelita grubego, czy by były policystyczne jajniki, endometrioza, czy jakieś przewlekłe stany zapalne w układzie oddechowym, wszędzie tam ten surowiec nam się sprawdzi. Jak chodzi tutaj o wodne wyciągi z gałązek czy z kory, to tutaj musimy przyrządzić odwary. Taki surowiec powinniśmy gotować przynajmniej 20-30 minut pod przykryciem. Oczywiście zawsze surowiec rozdrabniamy i zawsze zalewamy surowiec zimną wodą. Nigdy nie może być tak, że przygotowujemy odwar poprzez zalanie już ciepłą czy letnią wodą. Nie, zawsze zalewamy surowiec zimną wodą i doprowadzamy tutaj do gotowania te 20-30 minut. To jest bardzo ważne, żeby po prostu te substancje mogły nam się tutaj wyekstrahować. Drzewo, jak widzimy, zostało tutaj niestety uszkodzone przez bobry, no ale to już jest specyfika tego typu terenów tak naprawdę, że tam, gdzie jest woda, tam mogą się pojawiać właśnie bobry. To drzewo prawdopodobnie może nam tutaj zginąć, dlatego że już dosyć spora część tej kory, tego drzewa, pnia zostało tutaj pouszkodzane. Szkoda, cenny surowiec. Tak naprawdę nie tylko nasze jelita czy żołądek tutaj będą szczęśliwe z wyciągów wodnych tego surowca, ale również wątroba czy trzustka. Również te narządy także mogą tutaj skorzystać z sił leczniczych tego drzewa. No i oczywiście nasza skóra. Śluzy powinny nam dać do myślenia, że również skóra będzie tutaj regenerowana. W przypadku skóry najlepiej korzystać tutaj z wyciągów wodnych, z maceratów. Tak jak powiedziałam, macerat w proporcji 1:20, przynajmniej 6-8 godzin od stany. I takim czymś możemy skórę chorą przemywać. Skóra, która jest zapalona, która ma też rozszerzone naczynia, dlatego że tutaj też jest rutyna i jest również kwercetyna w tych pączkach. Także, ale również w przypadku takiej skóry
która ma zaskórniki. Także się sprawdzi. Fajnie działa na skórę odżywczo, regenerująco, osłaniająco, gdy skóra jest bardzo zniszczona po jakichś zabiegach kosmetycznych. No to surowiec się świetnie do tego sprawdzi. Także warto próbować. Jak Państwo ostatnio mogli się dowiedzieć, to tak naprawdę mamy sporą ilość drzew leczniczych. Oczywiście to nie koniec, dlatego że chcę jeszcze zrobić serię na pewno o grabie, o buku. Także zachęcam do tego, żeby śledzić mnie na bieżąco, aby po prostu dowiedzieć się również o cennych właściwościach pozostałych drzew leczniczych. Bo o brzozie już mówiliśmy, o olsze żeśmy mówili, o leszczynie także, o jesionie. Teraz nam zostanie jeszcze grab, buk, kasztanowiec, czarny bez. Jeszcze będzie trochę tych surowców, o których sobie będziemy rozmawiać. Myślę, że to taka cenna informacja, bo tak naprawdę te drzewa no, są wokół nas. Nie zdajemy sobie tak naprawdę sprawy, że takie proste drzewa a mogą mieć taką siłę leczniczą. Także zachęcam do tego, aby zrobić sobie spacery w swojej okolicy, rozejrzeć się, jakie drzewa mamy wokół siebie. Jeśli mamy problem z rozpoznaniem, to tak jak mówię, popatrzeć, czy nie ma liści pod drzewem. Warto mieć też dobry przewodnik po drzewach i krzewach, który pomoże nam rozpoznawać, jeśli mamy trudności. Ja staram się tutaj na tych filmach oczywiście pokazywać te drzewa, te pączki, bo te pączki to też jest taki pomocnik do tego, żeby po prostu rozpoznać, o jaki surowiec nam chodzi. Zimą, jesienią i wczesną wiosną może być problem dla kogoś, kto po prostu nie widzi tych liści, żeby rozpoznać drzewo, a te pączki mogą być nam w tym pomocne, dlatego że każde drzewo ma swoje specyficzne pączki. Wiązów mamy tak naprawdę kilka gatunków. Ja tutaj nie powiedziałam, jaki jest to gatunek, dlatego że każdy tak naprawdę z wiązów, które mamy w Polsce, nadają się do tego, żeby z nich korzystać, żeby je stosować właśnie do tego, żeby sobie przyrządzić te maceraty, czy też napary, czy też wyciągi glicerynowo-etanolowe. I tak jak mówiłam, nie tylko napary czy maceraty możemy tutaj robić, ale też i te odwary z gałązek czy kory. I można je też stosować zewnętrznie do takich płukanek, w przypadku schorzeń ginekologicznych, ale również można by było zrobić różnego rodzaju wlewki, czy to do odbytnicze, czy też właśnie do pochwowe, w przypadku, gdy mamy stany zapalne w tych rejonach ciała. Warto, jeśli ktoś z Was dużo używa głosu, ma często stany zapalne gardła, zrobić sobie spray na bazie właśnie soli fizjologicznej i sobie psikać to gardło i w taki sposób można sobie też poradzić z tego typu schorzeniami. Także również można by robić okłady z odwaru na zmęczone oczy, na oczy obrzęknięte. Takie okłady dają ulgę naszym zmęczonym oczom. Jeszcze raz, żeby się to utrwaliło, jak wyglądają liście wiązu, żeby było łatwo też o identyfikację w terenie, gdy znajdziemy właśnie tego typu liście pod drzewem i takie pączki tam będą, no to możemy być pewni, że jest to wiąz.